Cześć. Witajcie w pierwszym odcinku porad do Minecrafta. W tym w jaki sposób nie używać broni, czyli jak używać jej oszczędnie. Miłego oglądania. Dużo ludzi myśli, że tak zwane spamowanie bronią w danego potworka powoduje jego szybszą śmierć. Prawda jest jednak taka, że po każdym trafieniu przeciwnik staje się na określony czas nietykalny. W tym czasie nie możemy go zranić. Z tej prostej zależności możemy łatwo wywnioskować, że spamowanie ataku na danym potworku nie spowoduje, że szybciej go zabijemy. Broń natomiast marnuje się przy każdym zamachu w stronę przeciwnika. Aby to łatwiej przedstawić, przygotowałem dwa złote miecze, którymi zabijemy ochotnika, który się zgłosił, dwoma sposobami. Raz spamując w niego, oraz raz łapiąc odpowiedni rytm uderzania. Zwróćcie szczególną uwagę na poziom zniszczenia danego miecza oraz porównajcie czas, w którym oba potworki zostały zabite. Jak widzimy, miecz, którym użyłem techniki spamowania, został znacznie bardziej uszkodzony. Czasy zabijania obu testerów były natomiast równe. Pamiętajcie także, że atak powoduje spadek paska głodu, czyli spamując, będziecie tracić go szybciej, przez co będziecie musieli więcej jeść. A dodatkowo taką techniką niepotrzebnie męczycie wasze palce. No, chyba że ćwiczycie na przyszłość, if you know what I mean. Zależność ta obejmuje także atak na innych graczy, oraz przypadek, gdy będziemy używać do zabicia przeciwnika narzędzi. Czyli porada na dzisiaj, zamiast spamować jak szaleni w panice, gdy Wam wyskoczy zombie, czy to świadomie na polowaniu, zmieńcie Waszą technikę, a z Waszych mieczy będziecie mogli cieszyć się dwukrotnie dłużej. To by było na tyle, bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, łapka w górę, mile widziana, ja nazywam się Patryk, życzę miłej gry i pozdrawiam. Łapka w górę. Mire widziana. Ja nazywam się Patryk. Życzę... NIE WAL! Ja nagrywam. To by było...